Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Kilka dni temu zostałem szczęśliwym posiadaczem nowej bohaterki do strzelców, Magrat. Jest to podwójne szczęście, bo można powiedzieć, że mainuje strzelców, więc Magrat bardzo mi się przyda. Za jakiś czas planuję biegać na 5 legionów strzelców, a zdobycie bohatera z najsilniejszego lorda nie jest łatwe dla konta free to play. Ci bohaterowie są wręcz dla nas nieosiągalni. Ale jest jeden sposób, który gdybym znał wcześniej i wiedział, że działa, to prawdopodobnie miałbym również Syndriona. Niestety zostałem poinformowany, że karnety fortuny rozkładają się na gemy po zakończeniu koła fortuny, co jak widzicie jest nieprawdą. Skoro mam je w ekwipunku, to powinienem ich móc użyć na następnym kole fortuny. Dlatego jeśli ktoś z Was gra sobie na chillku tak jak ja, jako free to play, albo bardzo, bardzo mało wydaje, a chce mieć dostęp do bohaterów z najsilniejszego lorda, to zbieranie tych losów przez kilka sezonów i użycie ich na kole, które Was zainteresuje, jest taką furtką, żeby mieć dostęp do tych bohaterów. Ja właśnie zbieranie karnetów sobie zacząłem, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. To będzie mój sposób na pozyskanie strzelców z kolejnych generacji. Jeśli sposób albo sam film Ci się podoba, to zostaw suba, zostaw lajka, możesz wbić na Discord. Tam z reguły rzeczy, które pojawiają się w filmach, pojawiają się dużo szybciej, gdyż tam często debatujemy na tematy, które są poruszane potem w filmach. Bez przedłużania przejdźmy do naszej bohaterki i do jej umiejętności. Umiejętność numer 1. Sen Pitch. Chyba tak to powinno brzmieć, prawda? Legion Magrat odzyskuje zmienną wartość PZ za każdym razem, gdy zada obrażenia od normalnego ataku, współczynnik uzdrawiania 5% po 5 normalnych atakach. Tak naprawdę nie trzeba się uleczyć. Legion Magrat w toku kolejnego normalnego ataku zada o 450% więcej obrażeń. Zmienne uzdrowienie można aktywować co sekundę. W umiejętności mamy mowę o 5%, ale z reguły jest to więcej niż 5% pokonanych jednostek. Najwięcej miałem prawie 7% pokonanych jednostek odzyskanych jako zdrowie z tych raportów, które sprawdzałem, ale to pewnie ze względu na tę zmienną wartość PZ, która została tutaj wspomniana. Śmiem podejrzewać, że gracz z T5-kami na graczu z T4-kami będzie się leczył za jeszcze więcej niż te 5-7%, ale to są takie moje przypuszczenia. I to leczenie oczywiście było bez Zajdy, a Zajda dodatkowo to leczenie nam zwiększy. A co do części o wzmocnionym ataku, ta umiejętność jest naprawdę genialna. Działa to tak, jakbyście w 6 sekund zamiast 6 ataków zadali tych ataków 11. Można przyjąć, że robimy 2 ataki na sekundę, czyli tak jak robi to Syndrion, tylko wykonanie u Magrat jest troszkę inne. Gdyż Magrat ten atak nam stakuje i robi jeden duży atak, a Syndrion używa tych podwójnych ataków na bieżąco. Poza tym Magrat używa swojej umiejętności dużo szybciej od reszty, a zawsze na takim szybszym używaniu swoich umiejętności na wojnach wyjdziecie na plus. Ja oceniam tę umiejętność na 6. Umiejętność numer 2. Prawdomówca. Po każdym otrzymanym uzdrowieniu lub odzyskaniu zmiennej wartości PZ, Legion Magrat ma 30% szans na zdobycie premii równej 40% ataku na 3 sekundy. 40% do ataku to jest bardzo, bardzo dużo, a można zrobić tak, że ten bonus będziemy mieli cały czas, ale o tym powiem więcej w sekcji o petach. Umiejętność numer 3. Odurzenie zarodnikami. Wszystkie jednostki strzelców wyborowych z Legionu Magrat zadają 15% więcej obrażeń od normalnego ataku i zyskują 20% PZ. Kolejne dwa bardzo przyjemne bonusy, z czego premię do PZ wręcz kocham. A co do bonusu do normalnego ataku, też jest genialny, ale z racji, że jest to normalny atak, Magrat nie będzie lubiła dostawać sama tymi normalnymi atakami, gdyż jej kontrataki nie są wzmocnione, nie mają bonusu, a właśnie wzmocnione są normalne ataki. Dlatego warto o tym pamiętać przy walce. Ale jak widzicie, bardzo dobra umiejętność. Kolejna, 5. Umiejętność numer 4. Grzybowy ferwor. Przebywając w mieście lub bastionie, armia stacjonująca
dowodzona przez Magrat, regeneruje punkty życia co 10 sekund, współczynnik uzdrawiania 200 i zyskuje 10% ataku na 5 sekund. Jak widzicie, czwarta umiejętność jest pod garnizon, dlatego tutaj 0. Na mieście tak czy siak bym jej nie ustawił do obrony murów, żeby nie narobić sobie martwych jednostek, gdyby ktoś nas spalił, ale w bramach czy na korzeniach wojny może być naprawdę niezła, szczególnie że jej poprzednie umiejętności są bardzo mocne, jak na strzelców jest bardzo wytrzymała, co możemy wykorzystać w ten sposób, że Magrat będzie trzymać garnizon, na który wróg wyśle rally. W tym samym czasie my możemy wysłać kontrrally na rally wroga, które bije nasz garnizon. Podejrzewam, że Magrat będzie ciekawą opcją właśnie do garnizonów. Umiejętność numer 5. Nie różni się prawie niczym od naszej pierwszej umiejętności, z tą różnicą, że mamy dodatkowe 50% do obrażeń na wzmocnionym ataku. Niby tylko 50% do ataku, ale występuje ono co 5 sekund, więc przebudzenie, jak widzieliście z poprzedniej tabelki, da nam tak naprawdę jeden dodatkowy atak co 10 sekund. Żeby wam to zilustrować, to tak jakby przebudzenie Syndriona wydłużało czas jego umiejętności z 7 sekund do 8 sekund. Dlatego moim zdaniem przebudzenie jest naprawdę mocne, ale czy opłacalne dla free-to-playa czy low-spendera? Raczej nie. Drzewko pokażę wam jedno. Będzie to drzewko precyzji, gdyż drzewko strzelec wyborowy również jest dobre, ale u bohaterów, którzy mają super umiejętności wpadania w szał, tam jest genialny właśnie ten generator szału. W tym drzewku go nie mamy, ale tutaj ani Magrat, ani Zajda go nie potrzebują. To drzewko jest dla pary Magrat-Zajda, dlatego nie skupimy się tu tak na szybkości, bo tę zapewni nam Zajda i w 100% możemy się skupić na obrażeniach. Dlatego dół standardowo, atak, bucik, HP. Tutaj musicie wziąć ten talent serce. Od razu skręcamy w prawo. Zwiększamy sobie ogólny atak. Zadajemy więcej obrażeń od normalnego ataku. Zwiększamy swój atak kosztem obrażeń od umiejętności bohatera, ale że tych nie mamy, więc nic nie tracimy. Niezwyciężony, zyskujemy bonus szturmu, który zwiększa nasze obrażenia od normalnego ataku 8% na 5 sekund. Mamy na to 10% szansy. No i tutaj zaczyna się zabawa. Talent spokój pod presją jest naprawdę świetny. Nasz legion zadaje 10% więcej obrażeń od normalnego ataku, gdy liczba jego jednostek wynosi powyżej 50%. Jak wiecie, Magrat się leczy, więc ten bonus będziemy mieli naprawdę bardzo długo. A jest to bonus dosyć mocny. Dalej, nieustraszony. Przeprowadzając normalny atak, nasz legion ma 100% szans na uzyskanie skupienia, które zwiększa nasz wskaźnik krytyczny o 8% na 5 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 8 sekund. Oczywiście będzie się to stakowało z umiejętnością Zajdy, dlatego warto ten talent sobie wziąć i zamiast posiadania 25% szansy na kryta, będziemy mieli 33% szansy na kryta, więc z 1/4 zwiększamy ataki krytyczne na 1/3, co jest bardzo dobrym wynikiem jak dla tej pary. Dalej zwiększymy sobie obrażenia od obrażeń krytycznych. No i tutaj rodzi się pytanie, który talent wybrać z tych dwóch. Ja preferuję potężne cięcie. Po prostu przeprowadzamy normalny dodatkowy atak co 20 sekund. Natomiast tutaj ze znakiem wojny musimy być cały czas w bitwie, żeby te staki utrzymać. To może być bardzo fajne na behemoty, ale na wojny ja osobiście preferuję potężne cięcie. Kolejne punkty, które będziemy rozdawać, skręcimy w drzewko strzelec wyborowy. Zwiększymy nasz atak jednostek strzelców wyborowych o 2,5%. Kolejny super talent w pełni załadowany. Twój legion zadaje o 5% więcej obrażeń od normalnego ataku. Następnie ja bym wrócił do drzewka precyzji i dałbym punkty w niepohamowanie. W trakcie bitwy twój legion ignoruje 2% obrony wroga. Oczywiście możecie sobie dać te punkty w szybkość strzelców wyborowych, ale moim zdaniem Magrat i Zajda będą miały tyle tej prędkości, że nie musimy jej wzmacniać z drzewek talentów. Oczywiście ostatnie punkty możecie sobie dać w tę prędkość. Tutaj mamy 3%. Normalnie tej prędkości dostalibyśmy 2%. Niektórych może zadziwić tutaj talent determinacja, że mamy tutaj tylko jeden punkt, ale ten talent będzie działał w ten sposób, że po przeprowadzeniu normalnego ataku będziemy mieli szansę na uzdrowienie, które zapewni nam bonus do ataku z drugiej umiejętności Magrat.
Aczkolwiek ten talent nie jest wymagany, jeśli będziemy mieli odpowiedniego peta. Ja drzewko do pary Magrat Zajda widzę właśnie w ten sposób, gdzie skupiamy się w 100% na obrażeniach od normalnego ataku. I jeśli chodzi o pary, to dla Magrat oczywiście wybrałbym Zajdę i tutaj mógłbym zakończyć parowanie dla Magrat. Oczywiście możecie łączyć Magrat z innymi strzelcami typu Kinara, Niko, Fregar czy Syndrion. Możecie nawet połączyć się z Indis, ale są to bohaterowie, którzy mają świetne bonusy na swoich umiejętnościach wpadania w szał. Natomiast Magrat tego szału nie będzie dużo generowała, więc będzie opóźniała każdą rotację skilli swoich zastępców. Jak widzieliście w drzewku, poszliśmy totalnie pod normalne ataki. Zero gromadzenia szału, dlatego uważam, że jednym i jedynym wyborem będzie Zajda, gdyż Zajda również nie potrzebuje gromadzenia szału, żeby korzystać ze swojej umiejętności podstawowej, tak ją nazwę. Dlatego tę dwójkę trzymałbym po prostu razem i jej nie rozdzielał. Najlepszym artefaktem dla tej pary będzie oczywiście pozłacana kusza. Jak widzicie, ta kusza oddziaływuje z naszymi wzmocnieniami. Zajda może mieć tych kumulacji 10, co pozwoli nam w pełni wystakować ten pasywny bonus do tego artefaktu. A w tym momencie jesteśmy w takim etapie gry, gdzie efekty pasywne, szczególnie dla artefaktów, dla strzelców, są bardzo ważne. Talent sezonowy, który zwiększa zasięg strzelców, jest po prostu wymagany moim zdaniem, ale jak doskonale wiecie, nie działa on z artefaktami. Dlatego efekty pasywne artefaktów dla strzelców moim zdaniem w tym momencie wychodzą na prowadzenie i są bardzo, bardzo ważne, gdyż nie zawsze będziemy mogli użyć efektu aktywnego naszego przedmiotu. Top 2 artefaktem dla tej pary będzie serce Kamasiego, które również nie zwraca uwagi na nasz zasięg, po prostu otrzymujemy pewne bonusy na 10 sekund i z nich korzystamy. Dalej jest długo, długo nic i dopiero w oddali możemy zauważyć takie artefakty jak Łuk Wioli, Ostrza Cienia i resztę legendarnych artefaktów dla strzelców. Petem dla tej pary oczywiście jest Piaskowy Jaszczur. Może z czasem dostaną jakiegoś nowego peta pod siebie, ale na ten moment Piaskowy Jaszczur jest najlepszy. Reszta pupili da nam mało dla tej pary, ewentualnie możecie rozważyć Ptaka Nocy, ale musielibyście go zbudować całkowicie pod normalne ataki. Akurat build, który tutaj widzicie, nadałby się. Mamy jeszcze dwa miejsca na umiejętności, jedno byśmy musieli zmienić, ale zacznijmy może od Piaskowego Jaszczura. Takiego buildu, jaki tutaj widzicie, możecie spokojnie używać. I jeśli chodzi o pety, to tak naprawdę najważniejsze w tej parze to niezłomne uderzenie łańcucha. A żeby ono działało, potrzebujecie uderzenia łańcucha, a reszta buildu jak tam sobie wymyślicie. Choć nadal uważam, że Piaskowy Jaszczur jest lepszy od Ptaka Nocy dla tej pary, gdyż umiejętność Ptaka Nocy jest skorelowana z atakami krytycznymi, a para Magrat Zajda nie ma tych ataków krytycznych aż tyle, co para Syndrion Fregar. Oczywiście, jeśli nie chcecie takiego defensywnego jaszczura jak mój, to wkleję wam build w montażu, jak mógłby wyglądać taki bardziej ofensywny piaskowy jaszczur dla tej pary. Tak prezentowałby się ofensywny piaskowy jaszczur dla tej pary. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Trzymajcie się, elo!